Pomysł na blog zrodził się właściwie od pisania bajek. Rozwinęłam to o porady dla rodziców, no a wśród porad znalazły się również kulinaria. Zawsze kartki gdzieś tam latały po domu, więc postanowiłam, że spiszę to w formie właśnie blogu. Z czasem zauważyłam, że wiele osób korzysta z chęcią też z moich przepisów. Teraz gotuję dla siebie i dla męża, już mam większą wprawę. Tematem głównym tego spotkania były sosy i to one głównie mnie zaintrygowały. Jest to sos z różnymi kolorowymi pieprzami. Rewelacyjnie pikantny, po rozgryzieniu czuć właśnie smak pieprzu wyraźny. Dzisiaj przygotowałam sos balsamico, sos winny oraz naleśniki z owocami. Na pewno w domu powtórzę ten deser, który robiłam, czekoladę fondue, bo mam nowe kokilki, których jeszcze nie zdążyłam wykorzystać teraz. Już wiem, co z nimi zrobię. Przygotowałam najpierw sałatkę hawajską, rewelacyjną, z krewetką. Później jeszcze sos Cumberland. Bardzo mi posmakował sos cytrynowy i ten sos naprawdę mi pasował dzisiaj do wielu rzeczy i to mnie zdziwiło, bo myślałam, że tylko rzeczywiście do ryby. Miałam do przygotowania sałatkę i miałam do przygotowania sos kurkowy. Najlepszy był sos balsamico z dodatkiem miodu, który bardzo ładnie przełamywał ten smak octu. Do sosu Cumberland używałam bulionetki pieczeniowej, a do krewetek marynaty. Używałam przede wszystkim bulionetki Knorr. Myślę, że teraz po tych warsztatach również zacznę stosować ją do sosów. Na pewno informacją dla mnie świeżą, taką, której nie miałam pojęcia, jest to, że bulionetka jest zdrowym produktem. Zawiera mniej soli, a to jest rzecz, o której się po prostu absolutnie na tym spotkaniu dowiedziałam, a nie miałam pojęcia. Dla mnie to jest bardzo atrakcyjny pomysł, że mogę gotować z szefem kuchni. To jest bardzo komfortowe, że mogę w ciągu godziny gotowania nauczyć się tylu rzeczy naraz. Pewnych rzeczy oczywiście nie wiedziałam, tak się dowiedziałam. Bardzo fajne jest to, że miałam okazję spotkać się z osobami, które znam tylko i wyłącznie ze stron internetowych i nie wiem, jak one wyglądają. Większość z nas blogerek to raczej osoby właśnie takie samouki czy samozwańczy kucharze, jak ja to mawiam. To jest bardzo fajne doświadczenie, kiedy można zapytać o coś, uzyskać poradę, pomoc i razem gotować. No myślę, że to przede wszystkim jest dla nas dobra zabawa, okazja do wspólnego spędzenia czasu. Tłumaczyliśmy, w jaki sposób możemy sos przygotować w domowym zaciszu za pomocą bulionetki pieczeniowej Knorr. Po więcej inspiracji zapraszam na stronę www.knorr.pl.